kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zaczniemy sobie od Cook Vloga. Właśnie przygotowuję lunch. Mam tutaj ugotowanego jednego batata, którego sobie obrałam, ale to nie jest cały. To jeszcze w garnku mam, no mniej więcej połowę. Więc na talerz sobie obrałam, bo gotuję zawsze w mundurkach. I pokroiłam w mniej lub bardziej zgrabną kostkę. Do tego dodam, bo nie mam za dużo rzeczy, muszę powiedzieć. Na przykład nie mam brokoli, mam trochę szpinaku, więc na pewno szpinak dodam. Mam podprażone pestki słonecznika. W sumie zawsze sobie podprażam jakieś orzechy, pestki, to jest świetny pomysł, na patelni z solą, w ogóle bez żadnego oleju. Jeżeli chcę je trochę skarmelizować, to często dodaję syrop klonowy i wtedy one się świetnie nadają na przykład do granoli albo do owsianki, albo nawet nie, jak lubicie, ja bardzo lubię jeść słone ze słodkim, także mi to zupełnie nie przeszkadza. Zadam to. Mam też trochę borówek i coś będziemy powolutku działać. Dobrze, kochani, tak wygląda moja część, czyli mamy tutaj na razie szpinak i słodkie ziemniaki. Nic ciekawego, ale to jest zdrowa, szybka przekąska. Ja ostatnio staram się na to zwracać mocną uwagę, co jem, bo bardzo dużo mi się chce słodyczy i to jest problem, niestety. Przepraszam Was za odgłosy, ale właśnie wstawiłam bób, bo stwierdziłam, że to się na pewno tutaj idealnie przyda. Pokroję awokado, można dodać cytrynę. Tak samo. Można to rozgryźć na papkę. To już zależy od Was wszystko. Dam troszeczkę cytryny. Na to pestki, które są solone, więc się nie trzeba tym przejmować. Trochę borówek, bo borówki są bardzo zdrowe na oczy i je uwielbiam. Tak samo jak truskawki, czereśnie. No i w zasadzie dla mnie to będzie chyba na tyle dzisiaj. Jeszcze trochę oleju ryżowego. Zaraz to pomieszam. No i jeżeli chodzi o taki lunch, to jest bardzo dużo opcji. Możecie tutaj w zasadzie wrzucić wszystko, co chcecie. Możecie to też delikatnie podpiec na patelni z serem kozim i zrobić z tego jakieś wrapy albo tacosy, dodać do tego jakiejś fasoli ostrej, nieostrej i tak dalej. Ja akurat mam tacosy, ale zostawiam to sobie na inny czas, bo będę miała niedługo gości, że przydadzą mi się. Dzisiaj myślę, że to spokojnie wystarczy. Można do tego dodać też łososia. W sumie mam takiego łososia w lodówce. Jeszcze z wczoraj, bo wczoraj robiłam łososia, więc może kawałek tutaj dodam. No i tyle. Jeżeli chodzi o ten szybki cook vlog, nic tutaj się specjalnego nie dzieje, ale to są zdrowe rzeczy, po których nie jesteśmy za chwilę głodni. Tutaj mi się już gotuje bób, bo złapała mnie mega ochota na bób i stwierdziłam, że w sumie jeszcze gdzieniegdzie te paczki można spotkać, w jakichś straganach czy w sklepach, że sobie zamrożę, bo też mrożony w ciągu roku bez problemu można kupić. Ten jest zazwyczaj ze skórką, zwyczajnie go gotujemy tak jak regularny, świeży bób, więc może sobie zamrożę, jak jest w dobrej cenie. Arbuza, melona, więc prawdopodobnie tego arbuza pokroję i podam dzieciom. Taką może tacę owocową zrobię, miskę zdrowia. Jeszcze Wam pokażę mój strój dnia dzisiaj. Tutaj się specjalnie nic nie dzieje. Mamy krótkie spódnico-spodnie z Zary. To są takie krótkie spodenki, ale z przodu wydaje się, jakby to była spódniczka. Do tego body z Zary i taki sweterek cardigan. Dzisiaj jest bardzo ładne słońce, ale nie jest tak super ciepło. Ostatnio było 27 stopni, dzisiaj jest 21. Tak, no, wiecie, w porządku, nie narzekam, ale zrzuciłam sobie sweterek, bo było mi trochę zimno. Jest wysyp komarów, ja cały czas kupuję do kontaktów te płyny. W zasadzie mam już wszędzie, gdzie tylko mogę je wsadzić, żeby nas nie cięły. No i w domu ich nie ma, natomiast jeżeli wyjdziemy na dwór, to jest moment i od razu gryzą przepotwornie. Oczywiście zależy kogo, no bo mojego męża w ogóle nie gryzą, nie wiem jak to się dzieje, nie wiem czy Was gryzą, czy nie. Mnie gryzą, moją córeczkę gryzą. I to jest straszne. Moja jedna córeczka ma takie dość mocne uczulenie na komary, że muszę brać to pod uwagę. I w ogóle odkryłam ostatnio, słuchajcie, dwie wspaniałe rośliny. Znaczy w sumie jedną, bo
Z aloesu to korzystam od jakiegoś czasu, nawet tutaj mam. Pokażę Wam, jak to wygląda. On jest świetny do skóry, właśnie też na komary, na ugryzienia. Jak będziecie mieli ochotę, to sprawdźcie sobie, bo jest naprawdę świetny i przydaje mi się absolutnie do wszystkiego, na jakieś oparzenia, czy oparzenia po słońcu, czy jakieś takie zwykłe, ale też mam jedną roślinę, która mi uratowała już skórę nieraz i od jakiegoś czasu jej używam i uważam, że jest naprawdę rewelacyjna. Zaraz Wam ją pokażę. A to jest, moi kochani, żyworódka. Cudowna sprawa. Jeżeli macie jakieś problemy skórne, to Wam serdecznie polecam, bo naprawdę warto, absolutnie. Wystarczy ją zgnieść, wycisnąć soki, jest świetna na jakieś stany zapalne, podrażnienia skórne, nawet przebarwienia. Ostatnio zaczęłam ją próbować i boska, boska. Koniecznie się musicie za nią rozejrzeć. Bob mi się gotuje i już zaczyna pięknie pachnieć. No i kochani, przypominam Wam o rozdaniu, które wciąż trwa. Nagrody czekają na Was, nietknięte. Jeszcze tutaj coś dorzucę, jakąś niespodziankę. Że jeżeli macie ochotę, to koniecznie wpadajcie. Cześć kochani, dzisiaj się odzywam do Was trochę później, bo miałam dość zajęty dzień, mam dużo spotkań i wracam teraz do domu. W międzyczasie zatrzymałam się w knajpie, wzięłam jedzenie na wynos indyjskie, na obiad. Chciałabym się gotować. I byłam w Rossmanie, ponieważ jedziemy na Mazury, a na Mazurach, jak wiadomo, są komary, kleszcze i inne wiersze. I kupiłam takie opaski. To są opaski odstraszające komary i mieszki. Na kleszcze też mam spray, nie było takich opasek na kleszcze. One są w różnych kolorach, ja wziąłam dwie niebieskie. Znaczy tak mi się wydaje, że one są w różnych kolorach. I akurat na takie trafiłam i skończył mi się płyn do prania, więc jeszcze muszę parę rzeczy poprać, chociaż większość już mam przygotowane, muszę się spakować i będziemy ruszać w naszą podróż niedługo. Posprzątam trochę, bo ja, nie wiem czy też tak macie, uwielbiam wracać z jakiegoś wyjazdu, z wakacji, kiedy mam na przykład czystą pościel, wszystko mam wysprzątane i wchodzę i tak to rozpakowywanie zajmuje mi 500 tysięcy lat, bo zamiast, staram się to zrobić od razu, ale zawsze coś tam leży, wala się i to tak wygląda, tak to się kończy tej historii. Wszystkie jeszcze wziąłam papier toaletowy, ponieważ papier mi się skończył, no może już nie tak strasznie cały total, ale mam tam 3 rolki i zazwyczaj jak nie kupuję do ostatniej chwili, to nagle okazuje się, że papieru nie ma, więc staram się mieć jakieś takie zapasy. Dzisiaj jest w ogóle super, super ciepła pogoda. Przed chwilą padał deszcz, ale tęczy nie widzę. Świeci słońce, jest 27 chyba stopni, ja się wręcz gotuję. Mam na sobie czarną sukienkę, spinko i espadrylę. I to jest w sumie mój cały outfit, jeszcze tą torebeczkę, o którą się pytacie. Torebka jest bardzo fajna z eBay Chloe, ale mała. Miałam tutaj portfel i telefon wypchany po brzegi, jakimiś różnymi kartami do jakichś tam IKEA, Family, nie tylko. Teraz w sumie przerzucam się na te wszystkie aplikacje, ale tak czy siak zawsze coś tam mam w tym portfelu, co jest zupełnie niepotrzebne, więc też bym musiała zrobić porządek. Strasznie mi się chce pić. Skończyła. Jeszcze mam taką małą. Jestem spragniona, jadę i widzimy się w domu. Właśnie przygotowuję śniadanie, jak widzicie, jest tutaj różnorodność. Moje dzieci uwielbiają słodkie i niesłodkie. Myślałam, żeby tutaj dodać jeszcze winogron, ale stwierdziłam, że na razie tyle wystarczy. Zobaczymy, jak zjedzą ja i mój mąż, mamy dzisiaj jajka. Byłam w Pepco, są bardzo duże przeceny. Jakbyście mieli ochotę, to zajrzyjcie tam, dlatego że jest do minus 50%, a nawet 70%. Tak jak Wam ostatnio w tym filmie hity z Pepco pokazywałam na przykład ubrania, że kupiłam za 2 zł jakieś bodziaki i tak dalej, to teraz jest idealna okazja, kto może by tam zajrzeć i to kupić, to co potrzebujecie. Ja weszłam do Pepco, bo chciałam kostium kąpielowy, ale kostiumów kąpielowych dla dzieci już w tym Pepco, przynajmniej w którym byłam, nie ma żadnych kompletnie i raczej nie będzie, bo to już jest dawno po sezonie. Natomiast wzięłam fajne ubranka, nie były na przecenie te ubranka. Muszę powiedzieć, mam straszny problem ze światłem, bo tutaj promienie słoneczne padają, także stoję w tym miejscu nie bez przyczyny. Pepco oczywiście, jak zwykle, kupuję te chusteczki, one są po 1,50 zł, takie malutkie.
idealne do torebki, do worka, do plecaka, na siłownię, do przedszkola, do szkoły. I były takie piękne sweterki, co prawda to jest nowa kolekcja, ale nie mogłam się im oprzeć. One są idealne do szkoły, też jak ubieram moje córeczki rano, aż tam one się same ubierają, no to wystarczy zarzucić taki sweterek i zawsze mogą go sobie zdjąć. Poza tym jest to też fajny, taki elegancki element do jakichś przedstawień na gale, ale też na co dzień. I ten sweter kosztował 25 zł. Jak na pewno to dużo, moim zdaniem. Piękny kolor, taki brudny róż. I on ma bardzo fajny wzorek, zaraz Wam pokażę go z bliska. A to jest większy na 1,34 m, 8-9 lat. Taki sam. I wzięłam też jeden granatowy, bo niestety już nie było rozmiarów i w ogóle z tymi rozmiarami akurat, jeżeli chodzi o swetry, jest cienką. Muszę powiedzieć paradoksalnie, tak jak zawsze idę i nie ma tych rozmiarów, które szukam, tym razem było 134. Bardzo dużo rzeczy, natomiast na mniejsze nie było, tylko ten różowy znalazłam. To też tak, i tak nie idealny rozmiar, bo to jest 116, a ja bym wzięła 122, ale jakoś tak ten rozmiar papko jest moim zdaniem nie do zdobycia generalnie. To jest 134 i on kosztował 30 z kolei złotych, pewnie przez te cekiny. To są cekiny do zagłaskania, granatowe i jak się zmieniają na granatowe i na srebrne. Jeszcze taki sweterek kupiłam różowy w mojej córeczce młodszej, a no tej starszej będzie granatowe. One są fajne i tak czy siak tańsze niż w Zarze, bo w Zarze te swetry nawet na przycenie chyba, znaczy no ten nie jest może tańszy, bo kosztują 29 zł, ale tych swetrów generalnie zazwyczaj nie ma na przycenie. Są na tej pierwszej przecenie i wtedy kosztują chyba 49 zł albo 55 zł, a normalnie kosztują 69, dobrze myślę. Coś mi świta. A ten różowy z takimi pięknymi tłoczeniami, bardzo mi się podoba. On ma tutaj z przodu kieszonkę na jakieś skarby, na przykład mochi popsy, karteczki, kamyki, kapsle, nie wiem co tam, gdzie się zbierają. I ma bardzo fajne detale, wygląda ślicznie, do białej koszulki i do każdego innego koloru pasuje. To są moje fascynujące zakupy z Pepco. Byłam też w Auchan, ponieważ wyjeżdżamy i wzięłam parę rzeczy takich podstawowych na wyjazd, bo prawdopodobnie i tak tam zrobimy zakupy. Wyjdziemy na Mazury. Jak jedziemy nad morze, to zawsze kupuję więcej rzeczy, żeby tam już nie wydawać pieniędzy, bo tam jest zawsze drożej, na tym helu przynajmniej, bo ja najczęściej jeżdżę hel. Natomiast jeżeli chodzi o Mazury, no to można się zawsze po drodze gdzieś zatrzymać, więc mam tylko takie podstawowe rzeczy typu chrupki. To są takie pyszne chrupki. Lipsy. Tak? Nie. Jura. To kukurydziane galicyjskie. Bezglutenowe! I tutaj mam jeszcze jakieś tam lisiaki kukurydziane. No, to są jakby generalnie jedyne chipsy, które kupuję dla dzieci. Są też takie chipsy, dinozaury, albo jakieś misie, one są z trochę małą ilością soli, ale raczej od wielkiego dzwonu kupuję. Wzięłam banany. Banany to jest ważna rzecz, wygodna przede wszystkim na wyjazd, jakiegoś śniadania i tak dalej. Tutaj mam jeszcze kawę, herbatę, ser kozi, bo sera koziego nigdy nie ma nigdzie, jak jedziemy. Jakiś tam cukier wzięłam, bo cukru nie mam, słuchajcie, wierzcie lub nie, ale w zasadzie to ja nigdy nie mam cukru w domu. I wziąłam też kisiel, moja rodzina po prostu ma obsesję na punkcie tego, smak poziomka. Jest jeszcze kisiel na przykład truskawkowy, no każdy inny smak, ale oni mówią najbardziej ten poziomkowy, oczywiście jest bardzo, bardzo dobry. Jakieś tam mleko czekoladowe wzięłam i inne takie mało fascynujące. Dobra kochani, ja będę się z Wami żegnać. Zabieram się za pakowanie, bo będziemy niedługo wyruszać i muszę to wszystko ogarnąć. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.